na świeżym powietrzu jest. To jest zapakowany, jakieś folie i już śmierdzi. Mamy rękawiczki do tego, że na razie nie przesmierdzi. Tak, tak. Pan z targu mówił, że super dobre, że dobry wybór. On tylko śmierdzi. Otwieram ręką bez rękawiczki. Ja czujesz to? To daj mi spokój. Ej, strasznie. 150 batów. Z durianem nie wolno wchodzić do metra. Ja chcę powąchać to bliżej. Yes. Ej, to w ogóle śmierdzi, jakby było takie zakiszone, takie w ogóle stare. Takie modułem. Taką starością śmierdzi. Zjemy taką. Zjemy, przecież ja to jest dobre. Nie, bo ja chciałam tamten, oddaj. Dlaczego to wącham jeszcze raz? Ale mi wali buzi już. Śmierdzi, to jak skarpeta śmierdzi jakaś. Czuję starą cebulę. No stara cebula i takie te skarpety czuję, takie zatęchłe. Nie jadłam nigdy skarpety. No ja też nie jadłam, ale zarpa. I czemu oni mówią, że to jest takie świetne? A co z tym dobrego? Ja im więcej jem, to lepsze. Tak? Ale no serio, jak zaczynasz jeść, to czujesz takie puszyste. Cierpię jak to jem. Musicie tego spróbować. Durian najlepszy. Tak, przekonacie się raz na całe życie, żeby tego nie jeść. Masz duriana na brodzie, wiesz, zaśmierdzisz mi cały pokój. No, myślałam sobie, że to jest lepsze w smaku. Ja też, ja pomimo wszystko że tego smrodu. Myślałam, że to będzie śmierdziało, ale będzie dobre. No. Próbowałam się przemóc. Ale tak jest trochę słodkawe. No jest, ale ja czuję tą cebulę i takie no... No taką zgniliznę czuć. Taką zgniłą no cebulę. No, teraz czuję posmak w ustach. No właśnie tak. Że się tam odbija od tej rany. O nie! Udusimy dzisiaj. W tej naszej małej norce. Nie, no niestety nie zjemy tego. Nie. Kupiłyśmy sobie jeszcze. No, na mango. Pocieszy. Mangostan. A co się je? Białe? No. A tak wygląda. Mangostan. Gruba skóra. W środku wygląda jak czosnek. Jakie miękkie. Pachnie! Pachnie takimi warzywami po deszczu. Dobre. Jakie słodziutkie. Mhm. Mhm. Durian. Mangostan. Mhm.